Od 2022 mamy w Europie, i to nieopodal naszego kraju, kolejną wojnę, tym razem wojnę Rosji z Ukrainą. Media i internet zalewają od dawna wielkie ilości komunikatów, opinii, racjonalizacji o takich czy innych wydarzeniach na froncie i za jego kulisami. Czy istnieje jednak jakikolwiek skuteczny sposób, by w tym bałaganie odgadnąć to, czego nikt nie chce nam zdradzić? Ujrzeć fakty przez zasłonę propagandy, albo też odgadnąć część myśli generałów i polityków po obydwu stronach konfliktu? Narzędziem do tego celu jest tak zwana teoria giera. Nie jest ona stricte nowym wynalazkiem. Generałowie tacy jak Chińczyk Sun Tzi albo wódz Kartaginy Hannibal znali dobrze jej elementarne przesłanki, nie odwołując się wprawdzie do matematyki. W XX wieku wybitni matematycy jak John Nash i Thomas Schelling, obydwaj laureaci Nagrody Imienia Nobla z ekonomii, nadali jej jednak bardziej ścisły i formalny kształt. Postaram się wyjaśnić w prostych słowach co jest jej istotą i jak to coś zastosować do zrozumienia konfliktu. Filozofowie, jak Arystoteles, Platon, Cyceron czy Święty Tomasz, zajmowali się pojęciem przyczyny celowej, wskazując, że działania ludzkie, jak plany, wytwory sztuk czy działania, służą na ogół jakiemuś celowi. Buduję dom i on ma dach, okna, drzwi, by w nim mieszkać, by było mi w nim wygodnie. Nie sposób wyjaśnić pojęcia dom inaczej, jako zbiór belek, cegieł i dachówek albo produkt pojedynczych działań murawy i dekawy. Nie sposób szczególnie wyjaśnić w inny sposób, czym się różni dom od bezładnej sterty cegieł i dachówek. Cegły i dachówki mogą być te same i podobnie sklejone za prawą morelską. To jednak nie wystarczy, by wskazać esencję słowa dom. Musimy wskazać plan i cel, któremu plan ten służy. Teoria gier zbudowana jest na zbliżonej koncepcji. Zajmuje się bowiem intencjami i planami powstającymi w umyśle racjonalnych ludzi, ale dokonuje istotnej modyfikacji. Racjonalni agenci wiedzą o sobie nawzajem, że są racjonalni i że coś planują, a inni agenci wiedzą, że ci pierwsi to wiedzą i tak dalej. Co na przykład myślimy, słysząc, że w supermarkecie jest bardzo tani ser, albo, ale jest go ograniczona ilość w tej cenie, na przykład tylko 10 kg. Jeśli komuś na tym zależy, by kupić ten ser i ma blisko do marketu, zrozumie prędko, że inni też go będą chcieli kupić i dla wszystkich nie wystarczy. Pójdzie więc szybko do tego sklepu, by być pierwszym. Inni mogą stwierdzić, że im na tym nie zależy albo że szanse, by dostać towar przed innymi klientami są zbyt małe i zrezygnują z prób zakupu. To właśnie przykład gry. Klienci rywalizują ze sobą, by kupić ograniczoną ilość sera. Prawdziwe jawne gry działają podobnie. Szachista myśli, co, pr co myśli przeciwnik, by przechytrzyć przeciwnika, planując obrót sytuacji na kilka lub więcej ruchów do przodu. Na przykład może on chcieć zaatakować koniem królową przeciwnika, przesuwając konia. To jednak będzie skuteczne tylko wtedy, gdy ograniczy przeciwnikowi swobodę ruchu, bo inaczej przeciwnik obroni swoją królową. Więc jeśli, na przykład, ruch konia do ataku może odsłonić gońca, który atakuje króla, to przeciwnik nie może obronić królowej, gdyż musi poświęcić ruch na osłonienie króla. Oczywiście przeciwnik też widzi, co się dzieje na planszy i planuje zawczasu, by do tej sytuacji, w której by utracił królową, nie dopuścić. W ten właśnie sposób dawano grę w szachy za pewną demonstrację rzeczywistej strategii na wojnie. To istotnie ma przełożenie na rzeczywistość konfliktu. Sytuacja z rzeczywista jest jednak na ogół bardziej subtelna i złożona, bez jawnych reguł, jakie ma model gry w szachy. Przykład złożonej gry w ramach konfliktu możemy znaleźć w filmie Polowanie na Czerwony Październik. Jest to fikcja literacka Toma Clancy'ego, ale nieźle ilustruje pewne koncepcje, więc ją przytoczę. Radziecki admirał Ramius planuje porwać okręt podwodny klasy Typhoon, będący wyrzutnią rakiet balistycznych, i przejdź z nim na stronę USA. Sowieci usiłują dopaść zbiegły okręt, a gdy amerykańscy dyplomaci pytają ich o ruchy floty, Sowieci kłamią, że Ramius chce wystrzelić rakiety. A Amerykanie oczywiście podejrzewają kłamstwo, ale to rozsądny ruch ze strony Sowietów. Sowieci wiedzą, że w grę wchodzi ryzyko, którego Amerykanie mogą nie chcieć podjąć. Nawet małe prawdopodobieństwo, że Ramius naprawdę jest szaleńcem i chce odpalić rakiety, jest przemnożone przez wielkie ewentualne zniszczenie, gdyby jednak wersja Sowietów była prawdziwa. Jeden z agentów amerykańskich ma jednak hipotezę, że Sowieci kłamią, a Ramius chce uciec do USA. Jak jednak tą hipotezę bezpiecznie potwierdzić? Otóż, znowu przez przyczynę celową. Jeśli Ramius chce naprawdę uciec do USA, to już przygotował plan, jak to zrobić, nie narażając nowych partnerów na ryzyko. Amerykanie muszą tylko z nim współgrać. Ramius spotyka Amerykanów i płynie na głębinę, gdzie może sfingować zniszczenie okrętu bez możliwości przeczesania dna. Włącza alarm przeciwradiacyjny. Nakazując załodze opuścić okręt, a sam zanurza się z gronem dogadanych do ucieczki oficerów. To pozwala stosunkowo łatwo zaiwanić okręt. Są jednak dwa problemy. Po pierwsze, ruski wywiad, przewidując taki albo podobny numer, obsadził na okręcie agenta Incognito, który wiedział, że Ramius nie postępuje zgodnie z rozkazami, przez co sabotuje okręt i zostaje na jego pokładzie po alarmie. Po drugie, były uczeń i znajomy Ramiusa, radziecki kapitan dowodzący okrętem klasy Alfa, jest w stanie przejrzeć plan Ramiusa rozumując zapewne, jak dokładnie postąpiłby na jego miejscu, gdzie by popłynął i jaki numer by wywinął, żeby zrealizować plan. To pozwala mu dopaść Ramiusa dokładnie tam, gdzie Ramius zamierza rozegrać swoją mistyfikację. Tak oto historia jest przede wszystkim wypełniana rozumowaniem o tym, jak ten czy w przeciwnik chce nas zrobić w konia i zyskać przewagę. Albo ten czy sojusznik będzie z nami współpracować. To właśnie jest teoria gier. Dużo konkretnych przykładów użycia teorii można znaleźć w książce wspomnianego laureata Nagrody imienia Nobla, Tomasa Schellinga, Strategy of Conflict, który porusza konflikty zimnej wojny, strategię negocjacji czy działania grup przestępczych. Książkę wydano też w Polsce pod tytułem Strategia konfliktu w serii dzieł wybitnych ekonomistów. Jest jednak bardzo trudno dostępna, co sugeruje popyt dużo większy niż standardowe dzieła wybitnych ekonomistów. Ja więc korzystam z wersji angielskiej. Zastosujemy teraz dla przykładu trochę myśli Schellinga do sytuacji dziejącej się na Ukrainie. To, jak sądzę, pozwoli na lepsze zrozumienie przekazu, który do nas dociera, jak również w sytuacji, szczególnie gdy nauczymy się ten aparat stosować. Pierwszy przykład nie będzie tyczył się wojny, a negocjacji. Negocjacje są często zjawiskiem teoriogrowym. Nawet wtedy, gdy ja i mój kompan decydujemy się podzielić zdobytą na spółkę nagrodą po połowie. Ja bowiem wiem, że kolega nie zgodzi się na mniej niż połowę, a on wie, że ja też się nie zgodzę na mniej niż połowę. No i ja wiem, że on wie, że ja wiem, i on wie też, że ja wiem, że on wie. Podział po połowie pozwala nam natychmiast dojść do porozumienia. Podobnie, jeśli ktoś coś od ciebie chce, to czasem wiesz, że odmowa może się skończyć konsekwencjami, np. pogorszeniem się stosunków z tym kimś. Pamiętamy jednak, że Austria i Szwajcaria odmówiły zaangażowania się w konflikt rosyjsko-ukraiński na poziomie dostarczania uzbrojenia. Jednym z argumentów była neutralność tych państw wpisana w konstytucję. Nie robię tu osądów, dlaczego taka neutralność została wpisana w konstytucję. Przedstawiam tylko tyle, że gdy taki punkt znajduje się w konstytucji, to odmówić dużo łatwiej. Tym bowiem, kto odmawia. Albo zgadza się, jest de facto jakiś polityk, któremu zalewy na poparciu społeczeństwa, poparciu kolegów z partii i tak dalej. Gdy Ukraina na początku wojny domagała się pomocy od Niemiec, a Niemcy tej pomocy nie udzielały, to wiązało się to z krytyką o byciu niesolidarnym, byciu zwolennikiem ruskich i tak dalej. To jest jakiś koszt. W oczach opinii publicznej Władimir Putin jest tam obecnie jakimś szwart charakterem, z którym politycy europejscy nie chcą być kojarzeni. Co jednak, gdy wpiszemy neutralność do konstytucji? Wtedy sytuacja jest inna, bowiem, by przesłać choć jeden nabój karabinowy, trzeba się wysilić, by tą całą konstytucję zmienić. A jeśli decyzja okaże się niemądra, to będzie czarno na białym, kto ją lansował i kto za nią odpowiada. Siły polityczne przeciwne tej decyzji natychmiast przedstawią siebie jako obrońcy konstytucji. Dzieje się tu niezwykła rzecz. Rozsądny negocjator wskazuje Felling, może uchronić się przed negatywnymi skutkami decyzji, którą właśnie zamierza podjąć. Jeśli świadomie ograniczy zawczasu swoje pole manewru. Podobnego rodzaju argument podał niedawno deputowany ukraiński Dawid Arachamia, który negocjował z Rosją w Stambule w 2022 roku na wiosnę. Rosja, zdaniem Arachami, chciała w zamian za pokój obietnicę, że Ukraina nie dołączy do NATO i jeszcze jakieś tam rzeczy, które Arachamia nazywa głupotami, związane na przykład z ukraińską ideologią banderowską. A pytanie dziennikarki, dlaczego nie przyjęli warunków, rachami odpowiada m.in., że wstąpienie Ukrainy do NATO zostało wpisane do konstytucji, więc trzeba by było tą konstytucję najpierw zmienić. Również jest to sposób przesunięcia preferencji decyzji w stronę odrzucenia rosyjskich żądań, bo właśnie wykreślenie tego punktu z konstytucji wobec życzenia Rosji mogłoby być źle widziane jako afront albo kolaboracja. Po stronie Rosji głośna była sprawa Jewgenija Prigorzyna oligarchy i właściciela prywatnej firmy wojskowej Wagner. Wiosną 2023 rozgorzał konflikt między kierownictwem Wagnera a szefem MON, Siergiejem Kuzugietowiczem Szojgu. Oficjalnie chodziło głównie o to, że Sergiej Kuzugietowicz przestał wysyłać Wagnerowi odpowiednią ilość amunicji, skąd też znane wulgarne firmy Jewgenia Prigorzyna na ten temat. Odkładając na bok kwestie logistyczne czy ekonomiczne, skupmy się na naszym temacie, z którym związek wskazał mi mój kolega. Wagner wcześniej walczył w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W dwudziestym wobec braków w rosyjskiej armii, firma przeniosła się na front ukraiński, otrzymując też pozwolenie na rekrutację ochotników w więzieniu. Tym sposobem Prigozyn, korzystając z patowej sytuacji, w jakiej znalazł się ruski Mon, urósł znacznie w siłę, mając do dyspozycji około 50 tysięcy ludzi poza jego strukturami i to przy samej granicy Rosji. Mon wiele ryzykował, zgadzając się na takie coś, nie mając wcale interesu na dłuższą metę tolerować prywatnej firmy wojskowej poza swoją kontrolą, gdyż mogło się to skończyć właśnie takim marszem na Moskwę, jaki Wagner finalnie zrobił w czerwcu. Prygorzyn dysponując siłą kilku dywizji mógł wykorzystać sytuację do Puczu, co właśnie zrobił. Innym ciekawym fenomenem są rosyjscy nacjonalistyczni vlogerzy. Igor Gierkin, Władimir Kwaczkow, Jewgeni Michajłow i tak dalej. Zdobyli oni popularność w polskim internecie jako Rosjanie głoszący, że specoperacja idzie źle, rosyjskie siły zbrojne przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy, a Rosji grozi smuta. Twierdzili nawet otwarcie, że winę za to ponosi Sergiej Kóżugietowicz albo też nawet Władimir Putin. Ponieważ jednak Rosja nie jest krajem, w którym publiczna krytyka władzy na ogół uchodzi szaremu człowiekowi na sucho, można podejrzewać jakieś drugie dno. Jedna wersja jest taka, że obserwujemy pewną walkę frakcji prowojennej z tą bardziej umiarkowaną w rosyjskich resortach siłowych. Nawet jeśli nie jest to jawna groźba wobec obecnej władzy, może być to pewna forma wywierania nacisku. Jeśli bowiem władza mobilizuje 300 tysięcy ludzi, a turbopatrioci tymczasem dowodzą, że potrzebny jest co najmniej milion, to właśnie jest to nacisk na kogoś, kto dopuszczałby do siebie myśl, żeby nie mobilizować tych 300 tysięcy. Innym wyjaśnieniem jest znana zasada wspomnianego już w Sun Tzu. Jeśli jesteś słaby, udawaj, że jesteś silny. Jeśli jesteś silny, udawaj, że jesteś słaby. Rosja wypadając poniżej oczekiwań w początkach wojny, może próbować obrócić porażkę na okazję, udając słabszą niż w rzeczywistości jest. Może uśpić czujność sojuszników Ukrainy, a jednocześnie zyskać sama na czasie, by się wzmocnić i przechylić szalę konfliktu, rozwijając szybko przeważające siły w odpowiednim momencie. Gdy przeciwnik nie będzie mógł dotrzymać tempa i przez to da sobie przełamać front. Ostatnim moim przykładem tego rodzaju rozumowania jest niedawna ofensywa ukraińska na kierunku zaporowskim. Ofensywa wobec ciężkich strat ukraińskich nie przyniosła wymiernych efektów, więc można ją uznać za niewypał. Ruscy oczywiście umocnili silnie ten kierunek przy użyciu min, okopów i punktów oporu. To jednak nie jest jeszcze żadną gwarancją, że przeciwnik będzie akurat tam atakował, ani tym bardziej nie jest gwarancją, że będzie kontynuował atak, gdy ten ewidentnie nie będzie szedł po jego myśli. Jest to więc zadanie maskirowki operacyjnej, Przechytrzenia przeciwnika tak, by postępował w określony sposób podczas operacji. Dowódca strony przeciwnej powinien oczywiście wiedzieć o takich intencjach. Natomiast sytuacja nie jest nigdy doskonała, przez to, że on też ma jakieś osobiste priorytety i ograniczenia, które być może można odgadnąć, albo też ulega równym naciskom, zarówno w kraju, jak i za jego granicami. Co więc robią rusty? Linie ich obrony na kierunku zaporowskim na ogół były wielowarstwowe. Zaczynały się jakimś okopem, który jednak nie był nigdy silnie obsadzony ani silnie broniony. Niewielka liczba ruskich żołnierzy, głównie zwerbowanych więźniów z batalionów Storm Z stosunkowo łatwo porzucała tę pozycje i uciekała, ukraińscy żołnierze mogli zająć faniec i zaraportować oczekiwany sukces dowódcom. Potem jednak okazywało się, że pozycja jest nie do utrzymania, gdyż ruscy walą w faniec precyzyjnym ogniem ustawionej do tego celu artylerii i wyprowadzają silny kontratak przeciwko pozycji, która zapewne zbudowana została tak, by nie nadawać się do obrony przed atakiem od tyłu. Tu jeszcze zaś wchodzą w głowę dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że wojsko w kraju WNP, jakim jest Rosja i jakim też jest Ukraina, jest instytucją, w której nierzadko się kradnie i oszukuje. Ze względu po pierwsze na panującą tam korupcję, a także to, że wojsko ogólnie co do zasady jest podatne na oszukiwanie siebie i innych, jak to już dawno twierdził polski żołnierz Grom Nawal. Jeśli z dwóch dowódców niższego szczebla jeden raportuje niewygodną dla wszystkich prawdę, a drugi raportuje wygodną lipę, np. jakiś środek, który stoi na kołkach, figuruje w papierach jako działający sprzęt, to temu drugiemu łatwiej uwierzyć i łatwiej go nagradzać i promować. Oczywiście dopóki lipa nie wyjdzie na jaw. A nawet jak już wyjdzie, to może być tak, że wyżsi dowódcy mają interes, żeby nie wyszła, bo są w nią jakoś zamieszani, chociażby przez to, że załatwo w nią uwierzyli, no i tak dalej. To po pierwsze. W efekcie jeśli jest sukces, to wiele osób chce się pod nim podpisać. Jeśli z sukcesu wychodzi porawka, to wiele osób ma interes wtedy ratować sukces, rzucając na przykład kolejne siły do bitwy, by może jednak dało się ją wykrać. Po drugie, jeśli jednostki wykonujące rozpoznanie bojem zdobywają pozycję wroga, to jest to jakiś dowód słabości wrażej obrony i zachęta by atakować dalej, wskazując, że kosztem poniesionych strat można wiele zyskać, rozbijając obronę wroga dalej i dalej. To jednak właśnie może być celowa mistyfikacja. Wroga linia obrony nie jest wcale taka słaba, jak się wydawało, a raczej celowo udawano jej słabość. Byci pierwsi połknęli przynętę i rzucili się do walki, która się im nie opłaca, gdyż produkuje ciężkie straty, a niewielkie korzyści. Tam, gdzie jesteś silny, udawaj, że jesteś słaby, tam, gdzie jesteś słaby, udawaj, że jesteś silny. To też tłumaczyłoby, dlaczego przez dłuższy czas ruski rząd tolerował Gierkina i Kwaczkowa, bijących na alarm, że. Ruskie wojsko przedstawia obraz nędzy i rozpaczy, zaraz wszyscy uciekną, Putin jest niekompetentny, zaraz będzie wielka smuta i bojawy, właśnie jak typu prigorzyn zaczną walczyć między sobą o władzę. No, dlatego takiej propagandzie za bardzo nie warto wierzyć i jej słuchać. Pomimo, że to jest propaganda, której chcemy słuchać, bo mówi nam to, co chcemy usłyszeć.